Kuba na mnie. Tak. Tak. Dalej, dalej, tak? Kamil, dalej przeszłeś. Tak. No, ale to jakieś coś się zdarzyło? Zadowolony, niezadowolony jesteś? Zadowolony. To znaczy Kamil nie za bardzo rozumiał jury. Takich różnych słów wysublimowanych, które dla niego są nieznane jeszcze. No i w zasadzie nie wiedział, czy przeszedł, czy nie. I dlatego tak właśnie ja mu tutaj po drodze mówię, tak, wszystko jest okej, okay, także fajnie. Ale czy to tak, dla ciebie, Kamil, no? Czy to dla ciebie jest ważne wydarzenie? To dzisiaj ten występ, to, że jesteś dalej w programie, czy to bez znaczenia? No bo masz swoją szkołę, tak? Jeszcze nie, ale chciałby. Według mnie takie programy są, cieszą mnie to, że w ogóle przeszłam, jestem bardzo zadowolony i no fajnie. Tak, ale to tak, że to fajnie, że kolejny sukces po prostu. Tak, bardzo fajnie, bardzo. To jest program akurat dla Kamila, bo po prostu tutaj nie ma tego limitu wieku i tak dalej. On się bawi tańcem, on to kocha po prostu i że może się pokazać, a w ogóle lubi być w kręgu, nie wiem, zainteresowania publiczności, go to w ogóle bawi i on uwielbia wprost. Także ja po prostu jako matka widzę to i się cieszę, że on się cieszy. Także tak. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, super. Panie, nie męczy takie życie, że ciągle z konkursu na konkurs? Nie, bo ja też to lubię. Ja też właśnie uwielbiam taniec i bardzo no, mnie to cieszy, także fajnie. No Kamil właśnie to na przykład co pokazał, to tylko swoją pracą to zawdzięcza i samemu sobie, bo nie ma trenera już od prawie 10 miesięcy, ani nie należy do żadnego klubu, co jest istotne. Nie ma kto mu ułożyć jakichś tam, nie wiem, kroków, czegoś, na zasadzie to, co sam wymyśli, podpatrzy i sobie, i prawda, i zatańczy. Także sam dla siebie jest trenerem. No i fajnie, że no, dobrze poszło. Świetnie, bardzo się cieszymy. Także fajnie. Dziękujemy również. Dziękujemy.